Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich uczestników studium Słowa Bożego w Podkowie Leśnej, w Zboże w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Tematem dzisiejszego studium. Będzie w oparciu o księgę przypowieść, kobieta i wino. Razem ze mną w studium biorą udział Julian, Łukasz, Mariusz i ja. Władysław. Chcemy modlić się. Drogi Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twoje rady, Panie, i daj, żeby rzeczywiście w naszym życiu te rady przyniosły dobry owoc. Dlatego daj, żebyśmy dobrze rozumieli to, co przekazałeś kiedyś, a w naszym życiu niech to będzie żywe, prawdziwe, dobre. Bo prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tematem, jak już było zapowiedziane, dzisiejszego studium w oparciu o Księgę Przypowieści kobieta i wino. Może w pewnym stopniu przeciwstawne rzeczy, chociaż nie całkiem. Jeżeli chodzi o wino, jeżeli chodzi o alkohol. To zawsze jest zły. I tak go Słowo Boże przedstawia. Że to jest złe, że to rujnuje. Będziemy czytali pewne teksty Słowa Bożego, które o tym mówią. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, mogą być błogosławieństwem. W ogóle błogosławieństwem. W domu, w rodzinie, w kościele, czy w społeczeństwie, w którym przypadło. Przypadło nam żyć. I dlatego też jest podana rada zaraz w wierszu 31 pierwszym przy powieści, i w rozdziale 31 i wierszu trzecim i czwartym. Może odczytajmy te słowa. One są takie wstępne, wprowadzające. Nie oddawaj kobietom swojej siły. Nie chodź drogami, na których gubią się król królowie. Królom, Olemuelu, królom nie wypada pić wi wina, albo książętom pragnąć mocnego napoju. Tak. A więc dwie rzeczy tu są podkreślone, a mianowicie o winie, oczywiście, alkoholowym, o mocnym napoju, też napoju, którym może być. Alkohol. Alkohol jest zawsze zły. Natomiast wspomniane są również i kobiety. Z jednej strony jest powiedziane, że kobietom nie oddawaj swojej siły w tym wierszu, ale kobiety mogą być również wielkim błogosławieństwem. Dla rodziny, dla kościoła mhm, i dla, w ogóle dla społeczeństwa. I będziemy pewne teksty czytali ze Słowa Bożego, które dają nam obraz takiej kobiety. Natomiast jeżeli chodzi o, o alkohol, zawsze jest zły i zawsze prowadzi do złych skutków. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że to mówi matka do swojego syna. Do króla i mówi: Nie oddawaj kobietom swojej siły. On i kobiety, nie o jedną kobietę chodzi. Mm -hmm. Jeśli jest więcej kobiet, to zawsze będzie tragedia. I dlatego to, jak na owe czasy, to była szczególna przestroga, bo tu jest dalej powiedziane: Nie chodź drogami, na których gubią się królowie. Tak królowie robili, ale ty tak nie rób. Gdyby Salomon posłuchał tej rady, nie miałby tych problemów, bo jest powiedziane, że kobiety go zwiodły. Brał później kobiety, które były niewierzące i tak dalej, więc Bóg na początku dał Adamowi jedną kobietę i powinien każdy następny mężczyzna też się trzymać tej zasady: jeden mężczyzna, jedna kobieta. Tak jest. Proszę. Czytamy tutaj, zobaczcie, o takiej trosce matki, która swojemu synowi próbuje no, przelać jakąś mądrość na początek królowania. Dwie rzeczy, dwie rzeczy, które mają ogromny wpływ na życie człowieka. Króla również: kobieta, wino, ten wpływ może być pozytywny w przypadku kobiety, ale nie zawsze. Zobaczcie, dwór królewski, to było wiele kobiet. Tam się rozgrywały różnego rodzaju gry. Krótko mówiąc, można było trafić na taką, która byłaby naprawdę wielkim wsparciem i błogosławieństwem. Można było trafić na taką, która właściwie życie królowi by nie tylko uprzykrzyła, ale wręcz je zniszczyła. Tak. A więc dobry wybór. No, słuszna uwaga o wielości kobiet jeszcze, o, nie? Ale, ale w ogóle, nawet jeżeli byłaby ta jedna jedyna, jeżeli będzie nieodpowiednia, to właśnie życie się kończy na starcie. W przypadku wina, wina też ma ogromny wpływ na człowieka. No w tym przypadku zawsze zły. I chodzi o to, żeby w życiu nie poddawać się złym wpływom. To jest rada tej mądrej kobiety. Tak, często <laughs> mówi się, że człowiek sam jest w jakiś sposób w stanie za zapanować na nad tym, ile może tego wina, nawet najlepszej jakości się na napić. Mówi się, że pić niewiele to nie jest rzeczą złą, no ale pytanie, gdzie, gdzie jest bezpieczna gra, granica? Wydaje się, że ona nie istnieje. E, ten tekst, kiedy potem pójdziemy, da, da, dalej, pią, piąty e, wiersz, e, mówi też o wielkim niebezpieczeństwie wy, wynikającym z nierozważnego albo właściwie jakiegokolwiek spożywania alkoholu. Dlatego, że człowiek w bardzo de, delikatny sposób, nie, właściwie nie, niedostrzegalny, traci. Kontrolę na, nad tym, jak postrzega rzeczywistość, jak postrzega samego siebie. Nie jest w stanie ocenić, czy jego osąd jest spra sprawiedliwy. E, przestaje dzia działać odpowiednio umysł, pa, 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 pamięć, inne elementy, i tak jak może być, e, kobieta może być błogosławieństwem, ale też, kiedy się nie przestrzega pewnych zasad, może być, niestety, niestety się może stać przekleństwem. To zresztą idzie w obydwie strony, to w przypadku Oczywiście. wina, niestety, jeżeli będziemy je spożywać wino dla wina, będziemy pić, to ono będzie zawsze przekleństwem, nawet w małej ilości. Tak, i dlatego no wiemy o tym, czy, czy, czy naukowcy podkreślają, że nawet niewielka ilość wina, alkoholu konkretnie, czyli mówimy o winie alkoholowym, alkoholu, no, poraża komórki mózgowe nawet niewielka ilość mhm. dlatego pismo święte nigdzie nie mówi, że można jakoś tak w umiarkowany sposób albo nie określa ile w ogóle Biblia mówi, jeżeli chodzi o napoje alkoholowe, Biblia mówi jasno i wyraźnie nie używać tak jak o pewnych pokarmach nieczystych też słowo Boże też słowo Boże mówi. I to musimy wiedzieć, że może ktoś powie, że tego jeszcze nie widać, ale niewielka ilość alkoholu, wiadomo, może z obserwacji wiemy, że niewielka ilość alkoholu człowiek już nie potrafi tak rozsądnie, logicznie myśleć, jeżeli jest pod wpływem tego alkoholu, jakby w stanie trzeźwości. To nie jest rada tylko dla król, król, króla. To byśmy nie myśleli, że to tylko król powinien dbać o swoją tak. trzeźwość, bo mm -hmm. każdy człowiek powinien mieć trzeźwy osąd. Kiedyś zro, 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 zrobiono taki test, pamiętam, oglądałem dawno temu w telewizji, dawno, dawno temu człowiekowi dano do wypicia pierwszy. No Nic, jako student miał, miał, miał się zatrzymać samochodem, zahamować z dużej prędkości przed takimi kołkami. I zrobił to rzeczywiście bezbłędnie. Potem podano jeden kieliszek, tak. już się nie zmieścił, już uderzył w te słówki. No i, i potem tą il, il, ilość, co zwiększano. Kiedy wypił 10 kieliszków, to nie tylko, że się nie zatrzymał, to pojechał gdzieś dalej, potem go szukali. Szu, Więc no, to jest dowód na, na to, że tylko człowiek pijąc ba bardziej wpada jakby w, w, w gorszy stan, ale te założenia są od samego początku. W tym przypadku, tak. zobaczcie, król ma przed sobą powołanie. To nie jest tylko jakaś taka funkcja, która sprowadza się do reprezentowania kraju. Ale nie czytaliśmy jeszcze słowa wersetu 8 i 9, gdzie ten tak. król, tak pouczony przez swoją matkę, co będzie musiał jeszcze robić? Otwórz swoje usta w obronie niemego mhm. i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. Mhm. Chodzi o to, że jeżeli człowiek na przykład, który ma niewielki wpływ na otoczenie, niszczy sobie zdrowie, niszczy sobie życie, załóżmy oddaje się temu nałogowi, to zakres jakby tego, tej, tej, tej ceny za te zwyczaje nie jest aż taki wielki. Jak w przypadku króla, który może naprawdę zaszkodzić wszystkim poprzez złe decyzje, poprzez krzywdzenie ludzi, całych, całych rzesz ludzi. A więc e, naprawdę trzeba sobie zdawać z tego, e, jak daleko może pójść mój zwyczaj. Tak. To nie jest moja osobista sprawa. To jest ważne. Tak, ja jestem odpowiedzialny wobec siebie, a przede wszystkim wobec rodziny, wobec społeczeństwa, a szczególnie tym bardziej, jeżeli ktoś zajmuje jakieś odpowiedzialne stanowisko. Ale dotyczy to każdego, bo każdy człowiek musi pewne rzeczy rozsądzać, a jeżeli, jeżeli no nie ma tego rozsądku, bo mu go zachwiał alkohol, nawet w małej ilości, no to podejmuje złe decyzje. Tutaj jest powiedziane królom Olemuelu nie wypada pić wina, a później jest powiedziane książętom nie wypada pragnąć mocnego napoju. A ja bym tutaj dodał i te napoje, które dzisiaj są znane i gdzie jest alkohol, a więc nie wypada pić piwa, tak, nie wypada. E... Palić trawki, tak zwanej, przyjmować jakiejkolwiek formy narkotyków i innych rzeczy, bo skutki też będą podobne, że nie będziemy potrafili rozsądzać między tym, co dobre, a złe i tak dalej. Więc tu powinniśmy się dobrze nad tym zastanowić i każdy, kto. Myśli, że trochę może tam wypić piwa albo czegoś innego, to tak nie zaszkodzi. To jest przestroga. Nie wypada tego robić. Dawniej były inne formy odurzania się, dzisiaj mogą być inne, ale to wszystko nie jest potrzebne. Jest to diabelski wymysł po to, żeby ludzi niszczyć. Tak, pozwólcie, że jeszcze nawiązując do tej, do tej przestrogi, sięgnę do zupełnie innej księgi. W trzeciej księdze Mojżeszowej. Mamy pewne rady, które dotyczą już nie książąt, nie królów, ale kapłanów. I w dziesiątym rozdziale, w wersecie dziewiątym jest napisane: wina i mocnego napoju, napoju nie pijcie, ani ty, ani synowie twoi, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Ale dalej jest powiedziane, w wersecie dziesiątym, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Znowu. To jest potrzeba właściwie każdego człowieka, ale już na pewno wtedy, kiedy piastuje się jakiś odpowiedzialny urząd wpływający na, na duchowość i na religijność przecież całego narodu. Tak. A więc Bóg tego typu pouczenia dawał w wielu miejscach. Król otrzymuje dobrą radę od swojej matki na samym początku swojego władania narodem. Tak. I dlatego też no, o duchowość no, każdy powinien się troszczyć. Słusznie podkreślaliśmy, że rady matki w stosunku do króla były jakoś takie szczególnie zdecydowane, ale o tą duchowość, o której czytaliśmy, no, wymagana jest od każdego, od każdego człowieka. I dlatego też możemy krótko powiedzieć na ten temat. Biblia stoi na stanowisku całkowitej abstynencji. Od napojów alkoholowych, czy od innych rzeczy, o których przed chwilą Julian oczywiście wspominał. I to stanowisko musi być jasno i wyraźnie podkreślone, że wielką szkodę uczynili właśnie ci, którzy no, tłumaczyli że chrześcijanin to w jakiejś tam ograniczonej formie może. Nie, absolutnie. Biblia stoi na stanowisku całkowitej abstynencji. Te teksty, któreśmy już czytali, fragmenty Pisma Świętego czy inne fragmenty, no, to podkreślają. Proszę Mógłbym jeszcze dodać taką myśl. Czasami mnie pytano, czy w sobotę można robić to Albo coś tam, gdy chodzi o napoje, czy można pić kawę, ale troszkę tylko. Trzeba postawić sobie pytanie, po co to? Tak. Po co? Po co jakąkolwiek truciznę brać? Bóg tego nie stworzył do, do picia po to, żeby to zaspokoić, na przykład pragnienie. Mamy dobre rzeczy, bierzmy dobre rzeczy. Nie, czasami tak mówiono, to ja mówię, wiesz, tak jest, Namawiasz mnie do czegoś takiego, na przykład, żebym ja ugrył cegłę. Do głowy mi to nie przychodzi, bo mi to niepotrzebne. I ja myślę, że Panu Jezusowi nigdy coś takiego do głowy nie przyszło, ani chyba prorokom, żeby się odurzać. Po co? Więc y, dlatego też nawet te takie mniej szkodliwe. Tych też nie powinniśmy stosować. Niedawno miałem do czynienia z pewnym młodym człowiekiem, który mówił i, i próbował mi udowodnić, że marihuanę można stosować, bo ona ma jakieś działanie lecznicze. To dlaczego on nie może używać? Jest to jakiś rodzaj narkotyku, i później człowiek się uzależnia. Po co? Po co tak zaczynać ze złem? Lepiej nie zaczynać, bo skutki mogą być tragiczne. Tak jest. I dlatego też jest bardzo ważne, możemy powiedzieć, nie wszystkie rzeczy, które istnieją na świecie, są do spożywania. Tak, tak jak to ktoś tak troszeczkę może żartem, chociaż nie ma w tym żadnego żartu, że są grzyby, które można tylko raz w życiu jeść. Bo one są niestworzone nie do spożywania. I dlatego też pewne napoje czy inne rzeczy, o których mówimy, nie są stworzone do spożywania. I dlatego, jako chrześcijanie opierający się na słowie Bożym, mamy być od tego wolni. Chociaż, skoro już trzymamy się tych mądrych nauk Matki Lemuela, wypowiada ona też i inne słowa, do których, wydaje mi się, musimy się odnieść, bo jest powiedziane: tak. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionemu na duchu. Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. Te słowa też są w Piśmie Świętym. Jak je rozumieć? Mm -hmm. Tak, są to pewne teksty Pisma Świętego, które raz, że one są jakoś połączone z takim tragicznym stanem człowieka, alkohol jest połączony, a z drugiej strony, no, tak to zostało w naszym, w naszym przekładzie podane, ale no, trudno ludziom znajdującym się, w depresji, ginącym, jeszcze ich no, w jakiś sposób pogrążyć bardziej, oferując im napój alkoholowy. Tutaj nawet ktoś takie ładne porównanie użył. To jest tak, jak człowiekowi umierającemu z, z no, odwodnienia, no, dać jeszcze mu soli, czyli go jeszcze bardziej no, pogłębić. I dlatego Uważam, że taki właściwy kontekst, jak również wers, wiersze podane w oryginale, mhm. które można, tak jak o winie, można mówić o winie, no, tym zdrowym soku gronowego to też Biblia nazywa winem, a można to wino, tak jak czytamy w Księdze Izajasza. W 65. rozdziale, 8 wierszu, gdy widzisz tam wino w gronach, nie psuj go, czyli nie poddawaj go fermentacji. Również ten mocny napój, tak zostało to uważam, oddany. Ktoś to tak przetłumaczył, ale mocny napój to na podstawie analogii z różnymi napojami słodkimi, no, dać mu. Jeszcze dla pokrzepienia, albo też ten mocny napój, czyli ten, 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 ten sok czy ten napój słodki, może już być sfermentowany. I od tych rzeczy powinniśmy być wolni, a szczególnie ludzi, którzy przeżywają pewne problemy, którzy przeżywają jakieś depresje, dzisiaj tak bardzo popularne. Jeżeli im zaoferujemy e, wino. Napój już zepsuty, alkoholowy, to ich jeszcze bardziej pogrążemy. No ale ja przepraszam, ponawiam pytanie, to po co ta uwaga w ogóle? Proszę bardzo. Gdyby Pan Jezus rozumiał, że umierający może pić wino, to by nie było takiego wersetu, który jest w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale wierszu 34, kiedy dali mu do picia wino, a był umierającym, na krzyżu był, cierpiącym. To nawet więcej niż w depresji. Podali mu do picia wino zmieszane z żółcią i co zrobił? Wypił to? Skosztował, ale nie chciał pić. Czyli nie należy tego tak rozumieć, że to trzeba dawać tym, którzy są w depresji, to napij się wina, czy w ogóle wódki jakiegoś alkoholu. Jest to takie przeciwstawienie królowi, książętom, nie wypada widźwina, a zróbcie tym, co umierają, idą na śmierć, może tam gdzieś dać. Ale tu, to nie jest jakaś rada, wiecie co, idźcie tam, dajcie temu, który idzie na zginienie. To jest takie przeciwstawienie, nie wypada tam gdzieś jakimś innym, kto już idzie gdzieś na zginie, jakimś grzesznikom, niech tam sobie idzie. Ale nie wypada naprawdę pić wina w ogóle nikomu. Dla dobra, proszę bardzo. Tak, istnieje taka pokusa, żeby czytać te, te cztery wiersze w taki sposób, że wpierw jest rada dla króla, żeby, żeby nie pił, bo jemu nie, nie wypada. Ale za to, jeżeli ktoś już jest w takim st stanie, że jest albo chorujący, albo jest z nim źle psychicznie, albo jest gi gi ginący, to jemu jak najbardziej wy wy wypada. Nie takie jest znaczenie rzeczywiście oryginału, jest zupełnie odmienne. Tak. Nie taka jest zu, 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 zupełnie w tym miejscu ta oś, bo tak naprawdę nie chodzi o to, że, że komuś wolno, a komuś nie, nie wolno. Powiedzmy, my przede wszystkim raz nie wiemy nawet o, jak, o jaki chodzi napój. Tak? Czy to chodzi o napój alkoholowy, mhm. czy, czy też nie, już o tym była mowa. Ale nawet gdybyśmy uznali, że w tym miejscu chodzi o napój alkoholowy, to yy, yy, dokładna an analiza tego w, yy, w języku oryginalnym wska wskazuje, yy, że że ta ginąca osoba to jest ktoś, kto jakby ponosi śmierć duchową. Co też no, ma dosyć du duże znaczenie, bo to oznacza, że król, królu, tobie pić nie, nie, nie wpada. Nie, nie rób tego, bo pije ten, kto, się, kto jest w tak. złym stanie, a tak jeszcze swój stan pogarsza. Czyli wszystko, co, co najgorsze, można sobie to jeszcze jakby. Rozmnożyć, tak? Czyli te, ten Pogłębić ten, jeszcze tak jest. Oczywiście. Mhm. Zobaczcie, my tutaj czytamy o radach, jakie daje matka swojemu synowi. I wydaje mi się, że te słowa, które, no, które tutaj jakby prowokuje, żebyśmy rozważali, bo, bo jak każde słowo trzeba to zrobić, one o to nie są rady dla ludzi ginących, dla umierających, dla innych. To są wszystko słowa, które słyszy jej syn. Który ma się zastanowić, kim jest. Jakie jest jego hmm. powołanie, i on ma z tego wyciągnąć wniosek. Tak. To jest człowiek, który ma być pełne sił, ma być odpowiedzialny za naród i ma wykonać swoją rolę, mówi, Kim ty jesteś. Tak. A więc w tej radzie, dajcie wino tam komuś innemu, to jest jakby wręcz ironia, i zobacz synu, to nie to jest Twoim powołaniem. Hmm. Ale inna myśl, którą chcę jeszcze wyrazić, to jest to, że kiedy śledziliśmy przez ten kwartał księgę przypowieści Salomona, to kilka razy czytaliśmy wzmianki o winie. I zawsze konsekwentnie pojawia się myśl, że jest to coś złego. E, ja pozwólcie, że przeczytam, bo wydaje mi się, że warto. Czwarty rozdział, werset 17, mówi tak. Bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt. E. Dwudziesty rozdział, werset pierwszy, też mówi o winie i też pokazuje jego wpływ na człowieka, na życie. Mówi wino to szyderca, mocny trunek, to wrzaskliwa kłótnia. I nie jest mądry, kto się od niego zatacza. W końcu moglibyśmy czytać 23 rozdział, gdzie autor mówi nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak tam gładko spływa do gardła. Dłuższa wypowiedź pozwólcie, że nie będę już je czytał, tak. ale wręcz mówi, to zagraża alkoholizmem. I trudno sobie wyobrazić, że nagle na końcu jest rada, ale jest pewien wyjątek. Są ludzie słabi, schorowani, więc oni mogą. Rzeczywiście to im nie pomoże, to jest jedna myśl. A druga, jeszcze raz powtórzę, to nie jest rozmowa z nimi, tylko to jest rozmowa z młodym królem, który ma zobaczyć swoje przeznaczenie i drogę do tego, żeby wykonać dobrze powołanie, które ma na sobie. Tak. I skutki. Tak. No. Dobrze, to są te negatywne rzeczy. E, dalsze wypowiedzi e, Słowa Bożego no, są bardzo. Bardzo pozytywnie, chyba, że jeszcze Łukasz coś. Krótko tylko krótkiego. chciałem powiedzieć, że trudno by sobie było wyobrazić, żeby Bóg, który jest nazwany Bogiem miłości, dobroci, mówi o tym, że, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, który mógłby człowieka uleczyć, uzdrowić, poradzić mu, żeby coś. przecież Biblia mówi sporo o zdrowiu, tak? mm -hmm. o tym o diecie, o tym, jak, jak dbać o siebie, jak troszczyć się, żeby powiedział po człowiekowi cierpiącemu na depresję albo Ginącemu, zamiast dać mu dobre słowo, słowo wiary, albo go wzmocnić, to mu powiedzieć lepiej pi. Tak? To rzeczywiście jest nie, nielogiczne. Tak, i dlatego też myśmy w Słowie Bożym, czy na podstawie no, językowej, wiele razy, bo na temat alkoholizmu już mówiliśmy, wiele razy podkreślaliśmy, że to, co pochodzi z winogron, w Biblii jest nazwane winem. Może to być wino, no jeszcze nie zepsute, tak jak w księdze Izajasza, może być wino zepsute. I bardzo często tłumacze tłumaczyli to no nie tak, jak jest zgodnie z oryginałem. W każdym razie jedno wiemy i jedno podkreślamy: Bóg nigdy nie oferował alkoholizmu albo czegoś, co może człowiekowi pomóc. I dlatego jeszcze raz podkreślamy, jakby kończąc to myśl na temat, na temat alkoholu, to myśl, że Biblia stoi na stanowisku. Bóg stoi na stanowisku całkowitej i takie rady daje całkowitej abstynencji, dlatego że wiadomo, do czego to prowadzi. Ale w tytule mamy wino i tu rozumiemy. Absolutnie jest bardzo wyraźne, podkreślone całkowita abstynencja. Ale też w tytule mamy Kobiety. I czytamy w 31 rozdziale przy powieści, w 10 wierszu, piękne słowa, nawet warto je odczytać. Proszę bardzo, odczytajmy je. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perłę. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego i moglibyśmy czytać do końca mm -hmm. przepiękny opis dzielnej kobiety. Dzielnej kobiety, tak jest. No tu już podkreślaliśmy, że tu jest mowa o dzielnej kobiecie, a równie te same rady mogą odnosić się do dzielnego mężczyzny. Oczywiście to są rady, które matka udziela. Synowi, królowi, że jakie skutki będą tego, jeżeli obierze sobie za żonę no, złą kobietę. Mhm. I dlatego mówi, jaką ma obrać? Tak, że, że kobietę mądrą, roztropną i tak dalej. To, to są te rady. Proszę bardzo. Mnie tu zastanowiła ta myśl. <laughs> Dzielna kobieta trudno o taką. Ja bym hmm. też swojemu synowi, zresztą tak mówiłem, uważaj, nie wszystkie nawet dziewczyny, które chodzą do zboru albo nazywają się adwentystkami, są porządnymi dziewczynami. Szukaj porządnej dziewczyny. No i też wskazywałem, jakie cechy powinna mieć. Warto o tym pamiętać. To samo może matka powiedzieć każdemu chłopcu: uważaj też na chłopców. Mhm. Nie każdy, który nosi miano akurat jest takim, jakim powinien być dzieckiem Bożym. Jesteśmy wszyscy grzeszni i naprawdę młodym warto, żeby rodzice mówili, wybieraj bardzo rozważnie w swoim czasie, żebyś dojrzał w, powiedzmy psychicznie, duchowo i tak dalej, wtedy lepiej wybierzesz, nie od razu zakochaj się. Pierwszej lepszej. Szukaj dzielnej, dobrej kobiety. Ale zobaczcie, mamy tutaj takie przedstawione, chyba najbardziej cenione cechy kobiety izraelskiej. Urywek jest dosyć długi i mm -hmm. warto byłoby naprawdę poświęcić mu sporo uwagi, ale, ale w tym kontekście, co rzeczywiście jest tak bardzo podnoszone? Wiecie, kiedy czytamy tutaj o tej dzielnej kobiecie, to jest to na pewno ktoś, kto jest pracowity. Kto dba o dom, kto dba o tych, którzy w tym domu się znajdują, nie unika codziennych obowiązków, jest osobą odpowiedzialną. Długo by mówić. Z całą pewnością, kiedy czytamy ten opis kobiety bardzo zapracowanej, nie jawi tutaj się nam ktoś, kto jest taką niewolnicą. Absolutnie nie. Ona jest pełna inicjatywy, ona, ona po prostu działa dla dobra rodziny, a nawet innych. Ale zmierzam do czego? Mówimy o dzielnej kobiecie, i może dobrze byłoby się zastanowić na temat priorytetów, jakie dzisiaj są w umysłach ludzi. Co tak naprawdę się liczy? Czy rzeczywiście opieka nad domem, nad rodziną, nad dziećmi, szczególnie gdy są małe, są cenione? Czy czasami niekoniecznie? Szybko żłobek, tak. przedszkole, bo trzeba realizować się zawodowo. I ja teraz nie mówię tylko o roli kobiety, myślę tu też o roli mężczyzny. Chodzi o to, że zobaczcie, mamy do czynienia z takim fundamentem domu, który tu jest przedstawiony. I ta mądra kobieta, dzielna kobieta może ten dom rzeczywiście budować. Tak. Chciałbym, żebyśmy nie tylko byli gdzieś w historii odległej, ale spojrzeli na wartości, które dzisiaj mają tak. naprawdę nam ten ideał pokazać i, i zachęcić, że jest to coś cennego. Tak. Tutaj jest podkreślone mądrość i roztropność. No i później również uduchowienie, ale też jest podkreślone, że uduchowienie no, nie pomija takiej troski, pracowitości, dbałości i tak dalej. 26 wiersz jest bardzo ciekawy, bo w kontekście może tych mm -hmm. y, te cechy praktyczne, myślę, że o nich trzeba było jeszcze troszkę więcej powiedzieć, ale może warto też zacząć od tej. Y, jest nawiązane, że gdy otwiera usta, mówi mądrze. A jej język wypowiada dobre ra rady. Ciekawe jest to, że użyte jest tutaj zwrot, gdy otwiera, czyli nie zawsze otwiera. Hmm. Jeżeli mówi, to mówi rzeczywiście rozsądnie. Wiecie, to jest taki, e, e, to jest ciekawe, że tutaj się naruszają pewne związki z, z mądrością. Tak? Że człowiek mądry nie zawsze dużo mówi, a raczej rzadko dużo mówi, bo jak mu, mu, mówi, niewiele, to się ceni jego słowa. Kobieta mądra, mimo tych wszystkich wspaniałych cech charakteru, prawda? Pra I tej praktyczności, która jest tutaj tak pod podkreślona, y roztropności, y y prawda y jest kobietą, która jak mówi, y warto to też połączyć. Z wierszem 11, że jest, że ma dobre ra, ra, rady i że dobrze myśli o swoim mężu, że jak mówi, to z jej ust wypływa to, co szlachetne. Tak. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że cały kontekst wskazuje na to, że ta kobieta troszczy się o dom. Dawniej mówiło się, że trzy węgły. Domu potrzebuje kobieta, mężczyzna tylko jeden. Jest to takie powiedzenie, ale to o dom powinna dbać głównie żona. Mąż gdzieś tam musi zarobić, coś innego. Dzisiaj to wszystko inaczej się przedstawia. Kobieta się realizuje, gdzieś tam karierę robi, dla kogo? A dom, przede wszystkim żona powinna, kobieta dbać o dom. Jak tu pięknie jest powiedziane o mężu wyświadcza mu dobro zawsze a nie zło po wszystkie dni swojego życia. Tam dalej jest też powiedziane, że w wierszu 23 mąż jej jest w bramach szanowany, bo ona dba o to i o męża i zapewne o dzieci, służby jakoś tam, inne rzeczy, ale główna jej rola to jest w domu i Chociaż niektórzy wyśmiewają to, że to jest kobieta od garów, tylko to jednak Pismo Święte wskazuje na to, że rola kobiety przede wszystkim jest w domu. Ale ja myślę, że wiecie, kiedy mówimy, mówimy w ogóle o rodzinie, to rolą męża, ja rozumiem zarobić, ale też jest budowanie domu. Oboje małżonkowie budują ten dom. Natomiast wracając do tej myśli o tej wyjątkowej kobiecie, no mamy taką myśl w XIV rozdziale, tak się zaczyna XIV rozdział, który mówi Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. Zobaczcie, my zaczynaliśmy od tych słów, nie oddawaj swojej siły kobietom, tym nieodpowiednim. Tutaj mamy do czynienia z kobietą, która rzeczywiście ten dom buduje. Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są zaopatrzeni, jest co jeść, jest się w co ubrać, Znałem kiedyś taką kobietę, ona już nie żyje, która rzeczywiście bardzo dużo pracowała. Wszystko potrafiła zrobić, wszystko. Ale miała taką myśl. Dobrze jest umieć wszystko zrobić, ale jeszcze lepiej, kiedy samemu nie trzeba wszystkiego robić. Bo się wszystkiego nie udźwignie, ale zobaczcie, taka zaradność życiowa. Umiejętność jakby stawiania, znaczy nie stawiania wyzwań, ale odpowiadania na różne wyzwania, to jest coś, co rzeczywiście co też nie przynosi dobro. Tak. Dobro wszystkim pod dachem domu. Jeżeli czytamy te słowa, cytowaliśmy niektóre, to tak by się wydawało, że kobieta zaradna, pracująca, zdobywająca pewne rzeczy dla domu. Czyli znym materialnym, buduje ten dom, ale jest powiedziane również w tych słowach, dla jakiego celu ona to czyni. To są słowa w tym 31, rozdziale 12, 15, 18. Co tam jest podkreślone? Że o kogo ona dba, ona zdobywa nie dla siebie, nie dla bogactwa, tylko dla kogo. Tam jest powiedziane, że troszczy się również o kogo. Proszę bardzo. O troszczy się o służbę, o dom i tak dalej. Ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę też, też. na wiersz 30. Bardzo tak. ważny. Zmienny jest wdzięk, zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Mhm. Heh, zwłaszcza młody bym to dzisiaj jeszcze wszystkim powtarzał. Ja pamiętałem wtedy, kiedy sam miałem się żenić. To jest najważniejsze, nie uroda. Warto o tym pamiętać. Uroda przeminie, ale dobry charakter pozostaje. Tak. Jeszcze, jeżeli mogę. Mm -hmm. e, tak się składa, że dzisiaj to rozważanie to rozważanie wśród samych mężczyzn. E, Właśnie brak, brak nam kobiet. E, ale zobaczcie, co jest powiedziane. Jej mąż nazywa ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc: Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. A więc chodzi o to, że. Ta kobieta, która oddaje się naprawdę bardzo czasami ciężkiej pracy, bo utrzymanie domu, e, zadbanie o ten dom, e, to jest naprawdę coś, czemu należy oddać szacunek, ale zmierzam do czego? Że to powinno być zauważane. Tak. To powinno mm -hmm. być doceniane. Kobiety muszą wiedzieć, że, że to, co robią, jest ważne, że są kochane, że, że no po prostu to, co robią, jest cenne, nawet tak. jeżeli nie jest to związane z pracą zarobkową, tak jest. taką gdzieś tam w zakładzie pracy. Tak, w jednym z takich natchnionych, może nie natchnionych, ale mądrych ksiąg było powiedziane, że czasem w upieczeniu bochenka chleba, czy jakiejś innej strawy jest więcej religii, jak w jednym kazaniu oczywiście wygłoszone. I dlatego studiowaliśmy, jeżeli chodzi o kobietę, wiele cech, i tych praktycznych, że uduchowienie to nie tylko modlenie się, rozmyślanie, ale również pracowitość, ale jednak na zakończenie w 31 rozdziale i 30 wierszu jest właśnie to podkreślone, że ponad tymi wszystkimi to, co Julian podkreślił, jest bogobojna żona. Te sprawy duchowe są postawione na pierwszym miejscu, a nie są pominięte... Te inne rzeczy i. I, dla... i to jest ważne, słuchajcie, tak. bo bogobojność, oddanie się sprawom religii, Bogu, misji, może pociągać ze sobą odsunięcie się od domu. Kiedy mm -hmm. dzieci są zaniedbane, dom zupełnie leży gdzieś odłogiem, to nie jest religijność. Tak. Mamy taki ciekawy cytat gdzieś na końcu y, z książki Wychowania, które mówi, że dzieci i młodzież powinni, czy, powinni, czytając Biblię, nauczyć się, jak wysoko ceni Bóg. Pracę codzienną. To e, jest taka szara, zwykła, często niedoceniana. Niech będzie doceniana. Tak. Niech będzie doceniana, bo jest to coś ważnego. W ten sposób buduje się dom. Dlatego możemy podkreślić jedną rzecz, że Słowo Boże wysoko ocenia tą codzienną pracę, tą troskę, ale jednak na pierwszym miejscu stawia bogobojność. I dlatego, tak jak już Julian powiedział, Niech właśnie z tych rad Bożych popłynie do wszystkich, a szczególnie do młodych ludzi, którzy chcą zakładać domy, aby brali te rzeczy przez Boga podkreślone i stawiali je na pierwszym miejscu, a będzie to błogosławiony, szczęśliwy dom, dom, w którym buduje się religijność, szuka się zbawienia i Błogosławieństwo Boże spływa. Niech to będzie ku chwale Bożej wszystko, co mówimy i podziękujmy Panu za te dobre, mądre rady, a przede wszystkim też podziękujmy, żeby nasi młodsi przyjaciele brali te wszystkie rzeczy pod uwagę. Tak. Módnienia się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za te rady, które zostały nam przekazane. Zostały dawno napisane, ale jakżeż aktualne są i dzisiaj. Wielką potrzebą jest tylko, żebyśmy to realizowali, praktykowali, żeby to nie była tylko teoria. Panie, pomóż nam i wszystkim naszym braciom, siostrom wystrzegać się jakiejkolwiek formy odurzania korzystania z rzeczy, które są szkodliwe. A prosimy Cię, Panie, też o mądrość w tych sprawach codziennych naszego życia, żebyśmy byli aktywni w tym, co dobre jest, co robimy. A również proszę, zwłaszcza o młodzież, żeby młodzi ludzie dokonywali dobrych wyborów, żeby wybierali Osoby, czy to płci żeńskiej, czy męskiej, które są bogobojne, żeby to było najważniejsze. Powierzamy się w Twoje ręce w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Ja serdecznie dziękuję wszystkim miłym słuchaczom, którzy przez cały kwartał razem z nami brali udział w tym studium, które było oparte. O mądre rady Słowa Bożego, szczególnie które były przekazane pod adresem Salomona, jak również innych, aby to nie przeszło bez echa w naszym życiu. A szanowni Państwo, w nowym kwartale, począwszy od kwietnia, będziemy studiować nowy zestaw Słowa Bożego, a mianowicie oparte na Ewangelii Łukasza. Życie Jezusa od zwiastowania, od kołyski, aż do tego dnia, kiedy Jezus dokonał zbawienia no i odszedł, aby być naszym pośrednikiem. Oczekujemy na jego wspaniałe, powtórne przyjście. Niech to za to wszystko Bogu będzie oddana wartość.